Dzień dobry. Cześć. Ja nazywam się Michał Smagor i zajmuję się realizacją filmową od wielu lat. Jak zapewne każdy z was zdaje sobie sprawę, oprócz ładnego obrazka w filmie, równie ważny jest dobry i niezawodny dźwięk. Jak dotąd większość moich realizacji to były filmy ślubne. Z różnych względów, między innymi wiekowych, zaczynam odchodzić od tych realizacji ślubnych i Większością moich produkcji są firmy korporacyjne, relacje z eventów, nawet takie formy newsowe zdarza się, że też muszę wykonać szybkie rolki. W związku z czym zaczęło mi bardzo zależeć na tym, żeby dostarczyć jak najlepszy dźwięk bezpośrednio do kamery, czy to też do aparatu. Do tej pory korzystałem z różnych rozwiązań takich firm jak Rode, DJI, jeszcze kilku innych, Zoom. Powiem szczerze, że dosyć średnio zadowalała mnie jakość dźwięku, jaką otrzymywałem z tego sprzętu. Kilkukrotnie spotkałem się z sytuacją, że sygnał został przerwany, czy też występowały jakieś zakłócenia, co dla mnie jest po prostu niedopuszczalne. Tak się złożyło, że dzięki uprzejmości firmy Bates, która jest przedstawicielem i partnerem sprzętu Sony Pro, otrzymałem do testów dwa zestawy bezprzewodowe UWP. Są to te zestawiki, które leżą tutaj przede mną. Dużo kartonów, jak widzicie, więc tak, po kolei. Tutaj mamy do czynienia z zestawem UWP D21. To jest taki najprostszy zestaw, który jest wyposażony w jeden nadajnik i odbiornik. Natomiast tutaj mamy zestaw UWP D27. Bardziej rozbudowany zestaw. Szczerze powiem, że jestem nim bardziej zainteresowany, dlatego, że jest wyposażony w dwa nadajniki oraz dwukanałowy odbiornik. W związku z tym, że jeden ze sprzętów pracuje. W tym momencie i nie będę go mógł opisywać, opiszę dla Państwa ten drugi, bardziej rozbudowany zestaw UWP D27. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest wyposażony w dwa nadajniki oraz jeden odbiornik dwukanałowy. Mamy tutaj wejście mikrofonu Lavarie. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie. Że w innych konkurencyjnych sprzętach mamy po prostu tego mini jacka, który jest wkładany, a tutaj oprócz tego dodatkowo możemy sobie zakręcić. Dzięki czemu no, nie spowoduje nam to żadnych awarii, rozłączeń na planie, nikt nam tego nie wyrwie. To połączenie jest bardzo trwałe i to na pewno na plus. Sam mikrofon Lavarie jest to jeden z najprostszych mikrofonów w charakterystyce kulowej do okulny. Natomiast bardzo dobrze się sprawuje. Jak słyszycie Państwo, w tej chwili ja do Was mówię z niego, niczego mu nie brakuje. Jeżeli chodzi o sam odbiornik dwukanałowy, jest on zasilany dwoma bateriami paluszkami dużymi. W przypadku podłączania do jakichkolwiek innych sprzętów, niż Sony, natomiast jeżeli jest to sprzęt Sony nowszej generacji, wyposażony w tą gorącą stopkę aktywną. Omija nas tu konieczność używania y, zasilania w postaci tej baterii, dlatego że będzie ten y, odbiornik zasilany baterią kamery poprzez tą y, stopkę. Odbiornik ma dwa przełączniki zasilania osobno na jeden, osobno na drugi kanał. Te przełączniki zasilania dlatego są dwa, że y, nie zawsze mamy konieczność używania dwóch nadajników równocześnie. Czasami jest jeden rozmówca, więc niepotrzebnie będziemy Tracić energię z baterii, więc możemy sobie włączyć tylko i wyłącznie jeden kanał. Ma dwa kanały wyjściowe dźwięku: kanał pierwszy i kanał drugi. To w przypadku podłączenia poprzez zewnętrzne przedwody XLR. Dodatkowo, i to jest pewna ciekawostka, możemy przy pomocy tego urządzenia WPD27 Używać trzeciego źródła dźwięku, bo jest tu dodatkowe trzecie wejście mikrofonowe, które możemy sobie to skonfigurować odpowiednio w menu. Jednym z przykładów wykorzystania może być sytuacja, gdy mamy przed kamerą dwóch rozmówców, z których każdy jest wyposażony w swój nadajnik bezprzewodowy, a my, będąc za kamerą, również uczestniczymy w rozmowie. Wtedy możemy podpiąć sobie ten mikrofon przewodem. Dodatkowo ten odbiornik jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe, przy pomocy którego możemy monitorować ten dźwięk. To bardziej jest przydatne w takich wypadkach, gdzie sprzęt ten jest używany z aparatami czy kamerami, które nie mają wyjść słuchawkowych. Wszystkie nowe kamery i aparaty Sony są wyposażone w gorącą stopkę akcesoryjną, dzięki której możemy podłączyć te zestawy. Kompletnie bezprzewodowo, bez użycia żadnych kabli, i dodatkowo, uwaga, w sposób cyfrowy. Dzięki temu, w tych aparatach i kamerach możemy uzyskać zapis nie 16-, ale 24-bitowy. Omijamy dwa etapy konwersji analogowo-cyfrowej. Dzięki temu uzyskujemy dużo lepszy dźwięk. Dla zapewnienia cyfrowego połączenia, jest nam potrzebny specjalny adapter, który musimy dokupić osobno. Urządzenie ma bardzo rozbudowane menu, ale w tej chwili nie będziemy go omawiać, gdyż trwałoby to bardzo długo. Dlatego też odsyłam do strony Sony, gdzie jest dosyć dużo filmików na temat całego menu i sposobu ustawiania. Dobrze, dlaczego w takim razie ten sprzęt ma tak dużą przewagę nad innymi podobnymi rozwiązaniami konkurencji? tak jak powiedziałem zawiera dwa tunery nie jeden ten odbiornik potrafi skanować 2772 pasma w celu uzyskania jak najsilniejszego jak najczystszego sygnału niewątpliwą następną zaletą tych urządzeń jest bardzo szybka konfiguracja ten odbiornik jest wyposażony w parowanie na zasadzie NFC. Chciałem też dodać, że to urządzenie jest już urządzeniem czwartej generacji. Natomiast bez problemu współpracuje z nadajnikami poprzedniej generacji, z tym, że synchronizacja nie następuje przez NFC, tylko przez podczerwień. Zobaczcie, może Państwo, w jaki sposób się to odbywa. Uruchamiamy odbiornik. W tej chwili tutaj nam migają zakresy. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk NFC Synchronization i w tej chwili odbiornik będzie nam skanował wszystkie dostępne możliwe pasma i wybierze nam pasmo, które jest najsilniejsze, a zarazem najczystsze i pozbawione zakłóceń. Pokaże się nam tutaj informacja o tym, że skanowanie zostało zakończone. Teraz wystarczy uruchomić nadajnik i przybliżyć je dwa do siebie na wysokości tych znaczników NFC. Przytrzymujemy trochę. Za chwileczkę będzie słychać bzyczenie, które oznacza, że dźwięk jest zsynchronizowany. I tym sposobem mamy sparowany pierwszy nadajnik z odbiornikiem. Pojawia się nam tutaj informacja. O synchronizowaniu drugiego odbiornika i w analogiczny sposób zbliżamy ten drugi nadajnik do odbiornika. Znowu poczekamy chwilkę. Da się słyszeć cichutkie bzyczenie. I w tej chwili mamy dwa nadajniki sparowane z odbiornikiem. Zobaczcie sobie jeszcze, jak ten zestaw pracuje w terenie. Udało nam się zakwalifikować. Dzięki poparciu Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej do pierwszej ligi seniorek, naszym głównym celem jest gra w Lidze Juniorek. Przypomnę, że bronimy mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku z kadetek. Chcielibyśmy pójść tą samą drogą w tym sezonie. No i pod temu celowi ma również służyć nasz udział w Lidze Seniorek, gdzie dziewczyny mają się ogrywać. I mamy takie plany. No. Nie, nie chwalimy się tym specjalnie, ale mamy takie cele i, i chcielibyśmy te cele zrealizować. Część dziewczyn po tym sezonie już odchodzi, bo kończy wiek młodzieżowy i chcielibyśmy na koniec tej naszej kilkuletniej współpracy sięgnąć jak najwyżej. Wydaje mi się, że te zestawy są must have dla każdego użytkownika sprzętu Sony, szczególnie tej nowszej generacji. Gdzie dostaniemy w pełni cyfrowy 24-bitowy dźwięk do środka, bez konieczności używania dodatkowych kabli. Dzięki temu, że te odbiorniki są zasilane bezpośrednio z gorącej stopki, oszczędzamy też na bateriach. Nie musimy się kompletnie martwić o to, czy gdzieś tam się nam ta bateria w tym odbiorniku nie skończy. Te zestawy możemy też dodatkowo uzupełnić o mikrofon UTX-M40. To jest ten właśnie mikrofon, który też ma charakterystykę dookólną, który jest mikrofonem typowo reporterskim. Też jest zasilany z dwóch baterii paluszków. Tutaj ma wszystkie funkcje menu do ustawiania takie podobne jak są w każdym z nadajników bezprzewodowych. Jeżeli zostanie zeskanowane odpowiednie pasmo, wystarczy tutaj jest napis NFC i zbliżyć tutaj do odbiornika, i wszystko zostanie zsynchronizowane. Przykładem zastosowania tego mikrofonu jest sytuacja, gdzie mamy do czynienia z większą ilością rozmówców i nie mamy możliwości podpięcia kilku czy też kilkunastu zestawów bezprzewodowych. Wtedy po prostu mikrofon możemy podawać z ręki do ręki. Oczywiście mamy do czynienia cały czas z pracą bezprzewodową, dwukanałową, gdzie osoba, która prowadzi rozmowę, może mieć podpięty zestaw bezprzewodowy. Ten z tym nadajnikiem. Natomiast ten mikrofon doręczny, popularnie zwany tłuczkiem, może przekazywać kolejnym osobom w czasie rozmowy. Dosyć fajnie tłumi tło. No, oczywiście, jeżeli jest głośno gdzieś, to słychać to, co dzieje się za nami. Natomiast jest to fajnie wytłumione i rozmowę słychać bardzo wyraźnie. Także sprawdza się też na różnych wydarzeniach typu. Jakieś eventy sportowe, mecze i tym podobne. Teraz kwestia zasięgu. Słuchajcie, ja mam dom około 150 m2, piętrowy, więc robiąc testy, kamera stała w jednym miejscu. Ja chodziłem z tym nadajnikiem praktycznie po całym domu. Byłem na piętrze, zamykałem drzwi do jednej łazienki, do drugiej, do sypialni. Wyszedłem również na balkon ani razu nie straciłem dźwięku, dźwięk był idealny przez cały czas. To jeżeli chodzi o pomieszczenie, no jak wiecie, w przypadku konkurencyjnych zestawów bezprzewodowych jest to praktycznie niemożliwe, gdyż no, nieraz wyjdziemy gdzieś kawałeczek za ścianę i stracimy sygnał. Testując ten sprzęt na zewnątrz, uzyskałem skuteczną odległość około 300 metrów, gdzie dopiero Gdzieś tam zaczynały się przerwy w nadawaniu tego sygnału, który mówiłem do kamery. Także jest to no, rewelacyjna odległość, którą mogłem uzyskać i, i rewelacyjny wynik. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przedstawić bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli ktoś go jeszcze oczywiście nie znał, dla wszystkich użytkowników sprzętu Sony, którym zależy na bardzo dobrym dźwięku, przede wszystkim niezawodnym dźwięku. Bezpośrednio do kamery czy też aparatu, no, polecam szczerze zakup tego urządzenia, jednego czy drugiego, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, czy wystarczy nam wyłącznie jeden nadajnik, czy też chcemy zestaw rozbudować o dwa nadajniki. W moim wypadku wybór padł na ten zestaw UWPD27, czyli z dwoma nadajnikami. Dodatkowo wyposażę się też w ten mikrofonik, gdyż no, zmienia się moja specyfika pracy, tak jak powiedziałem, odchodzę od ślubów i mam w tej chwili różne zlecenia, gdzie też uda mi się skutecznie wykorzystać również ten mikrofon naprzemiennie z nadajnikami. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.